My jesteśmy po zakupach, pokażę Wam tak na szybko, co kupiliśmy. To będzie taka pierwsza część naszych zakupów dzisiaj, bo pojechaliśmy do takiego naszego sklepu, w którym zazwyczaj robimy właśnie takie bardziej zakupy mięsne. Tak, zacznę od mięsa mielonego. Kupiliśmy dwa takie opakowania mięsa mielonego. To są opakowania 1,5 kg i jedno opakowanie to jest cena 75 koron. Dwa razy. I tutaj oczywiście mam paragon, za chwilę Wam wszystko pokażę i przeliczymy sobie to na złotówki, zobaczymy jak to wygląda cenowo. Soczek, no to już nie będę ci około 20 koron. Kupiliśmy krewetki 700 gram, one były tam bodajże przecenione 40 koron, coś koło tego, one kosztowały około 100 koron, ale to też za chwileczkę do tego dojdziemy. Następne kotlety rybne, tych kotletów jest tutaj 10 sztuk, także czasami coś takiego kupujemy. Dla smaku. My z Robertem nie jemy mięsa, więc taki substytut mięsa dla nas. Koszt tego to było też około 120 koron. To za chwilę właśnie pokażę paragon. Kotlety, no takie schabowe chyba to są kotlety. Aż tak dobrze nie znam się na gotowaniu. To jest cena 170 koron za 2 kilo 600 gram i troszeczkę tam 34 deko waga. Tutaj kolejne trzy opakowania mięsa, każde z nich 1,80 kg i koszt tego to też było około 160 koron, z tego co ja się orientuję. Już za chwilę pokazuję Wam paragon. Wiadomo, tam jeszcze kupiliśmy jakieś drobnostki, takie typu soczek i takie rzeczy, ale to nas wyniosło koszt takich zakupów, to jest 1187 koron i 40 ore. Także na szybko mogę Wam tutaj powiedzieć jeszcze, filety rybne kosztowały 174, przepraszam, korony, rejery, krewetki 119, ale były przecenione 40 koron, także zapłaciliśmy za nie 80 koron, hot dogi, kiełbaski hot dogowe, czerwone, kosztowały 140 koron, minus 50 to około 90 koron. No i co by tu... A, kotlety po 180, te schabowe, które Wam pokazywałam. Natomiast mięsa mielone, to wygląda chyba 160. Gdzie te mięsa mielone? Ja jakaś nie widzę. Kotlety. Ty, gdzie są te mięsa mielone? Ja jestem ślepa? A, haket okse, no tak. Tutaj mięsa mielone dwa razy po 120 koron, to razem daje kwotę 240 koron. No i to wszystko zsumować, no to wychodzi właśnie cena. No i aktimele kosztowały po 30 koron. 30 koron za opakowanie, 3 sztuki to 90. No i całość dało kwotę 1187 koron i 40 ore. Waga takiego mięsa razem z tymi krewetkami i rybami to jest około 16 kg liczyliśmy. Natomiast bez właśnie tych ryb i bez krewetek to jest 14 kg mięsa. No dla naszej rodziny to myślę, że starczy. O, kończę tutaj na chwilę z Wami rozmawiać. Dobra. Jestem przy temacie zakupów, to od razu pokażę Wam, co ja kupiłam w aptece. Zacznę od tego. Kupiłam kremik taki do opalania na twarz. To jest 50 kafic, mój ulubiony. Bardzo Wam polecam, to nie jest reklama, ale La Roche-Posay, on kosztuje około 170 koron w Danii. Jest naprawdę super, zwłaszcza pod makijaż, jak się malujemy. Byłam również, w tej samej aptece kupiłam również, to jest taki spray na insekty. Pokażemy Akselku? Tak, mama Ci oddaje, to jest spray na insekty. Nasz syn Hubert właśnie w poniedziałek jedzie na taką dwudniową wycieczkę do lasu, oni będą nocowali w lesie, a że on ma alergię na komary, także woleliśmy kupić mu właśnie taki spray, żeby no nic tam złego się nie zadziało. Nie wiem, czy on będzie działał, pierwszy raz coś takiego kupuje. Alergię ma taką, że po prostu jak gdzieś go ugryzie, czy w policzek, czy przy oku, to wygląda jakby był jakiś po prostu pobity cały. I tutaj jeszcze takie dla bardziej damskiej części naszych widzów. Zakupiłam sobie, może to wyciągnę, bo to jest bardzo szalenie opakowanie. Takiego Diora, to jest Fluid. Nie znam tego kosmetyku. Jako właśnie z tego względu, że nigdy nie stosowałam, to pani w sklepie dała mi tutaj próbkę tego kremiku. Fluidu na twarz. Że będę mogła sobie wypróbować, jeżeli będzie mi odpowiadał, to sobie po prostu go zatrzymam, a jeżeli by było coś nie tak, czy z kolorem, czy z konsystencją, to po prostu z tym paragonem i tak zapakowanym mogę iść oddać do sklepu.
I tutaj jeszcze Wam pokażę, może jak on wygląda, otworzymy delikatnie. Ja nie będę odkręcać, bo tak jak mówię, jak dała mi próbkę, to nie będę otwierać, bo jak nie będzie coś pasować, to oddam po prostu, no żeby się nie zmarnowało, bo szkoda byłoby wyrzucić, czy nie, no, nie miałabym nawet komu oddać. Córka używa zupełnie innych kosmetyków niż mama, więc... No i to by było na tyle z takich haul zakupowy. No taka premiera u nas na kanale. My na chwilę zwróciliśmy do domu, dzieci były zmęczone, a za chwilę jedziemy do Netto po drugą turę rzeczy takich właśnie bardziej na sucho, więc zostańcie z nami i za chwilę Wam wszystko pokażę. Kolejny etap zakupów, idziemy do Netto. Tak, bo... ale tutaj już raczej nie będziemy nic nagrywać. Nagramy może coś w sklepie, tak? Zobaczymy. Chłopaki idą właśnie z wózkiem i idziemy na zakupy. Idziemy kupić spożywkę na najbliższe 2 tygodnie. Ile mogę? Jednego na głowę. To nie jest jakoś super zdrowe. Dobry, ty chcesz donuta? Chcesz? Chcesz donuta? To weź pizzę. A ja tak sobie myślę, że wezmę sobie Guinnessa, bo jest tak naprawdę w dobrej cenie. Tutaj widziałem, jest po 17 koron. To jest dobra cena. Jeszcze tylko jakaś chemia do prania i już jesteśmy po zakupach. Nie cierpię tego robić, dlatego staram się, jeżeli jest weekend, to staram się zrobić od razu całe zakupy. Wszystko to, co jest najważniejsze kupić i mieć z głowy. Tutaj jest tak z grubsza pokazane wszystkie rzeczy, które kupiliśmy. Oczywiście mąki jest o wiele więcej. Tutaj puszek wzięliśmy trochę więcej niż jest na stole, bo nie będę tak wszystkiego wystawiać po prostu. Ale chciałabym w tym filmiku pokazać Wam, jak wyglądają mniej więcej ceny w Danii w porównaniu do polskich. Nie wiem, jak jest w Polsce. Pokażę Wam po prostu więcej, jak jest w Danii. Zacznę może od mąki. Mąki, bo to jest taki standardowy produkt spożywczy. Mąka w Danii, taka oto ekologiczna, to są opakowania 2-kilogramowe zazwyczaj, kosztuje około 17 koron. Mąka. Kawa. Kawa 400 gram, specjalnie wzięliśmy taką mieloną, bo w Polsce chyba bardziej popularne, ogólnie kupujemy raczej w ziarnach, ale to w sumie bez różnicy. 400 gram takiej kawy to jest 39 koron, czyli około 20 zł. Tak mniej więcej wydaje mi się na polskie. Co by tu jeszcze Wam pokazać? Makaron. Makaron w Danii kosztuje tak naprawdę najzwyklejszy 11 koron, więc też cena taka dosyć niska, chciałam powiedzieć, no i nie jest drogo. Jeśli chodzi o jajka, jajka w Danii kosztują około 33 koron. To są jajka ekologiczne, one są oczywiście troszeczkę droższe. Ogólnie my lubimy kupować produkty ekologiczne, także one, no trzeba dodać tam zawsze parę koron więcej, troszeczkę są droższe, zresztą wiadomo. Śmietana, poczyna, oliwa z oliwek to koszt 70 koron za pół litra. Ziemniaki 17 koron, z tego co dobrze pamiętam, zaraz pokażę Wam tutaj z paragonem, jak to cena wygląda. Mleko. Mleko w Danii kosztuje około 10-15 koron, w zależności jakie mleko kupujemy, czy mamy aktualnie jakąś promocję w sklepie, czy nie. Ja za to mleko zapłaciłam około 14 koron. Drzemy w Danii to też jest koszt około od 10 do 20 koron, waha się do 30. Ja za te zapłaciłam około 17, to jest taka cena po środku. Może jeszcze tylko dołożę te warzywa. Nie pamiętam, pomidory pokazywałam, nie pokazywałam. Mówiłam około 20 koron, one tak naprawdę kosztowały 16 koron. To są 5 sztuk pomidorka, no to ile tutaj może być, pół kilo może tego jest. My lubimy kupować taką małą marchewkę, bardzo popularną w Danii, 10 koron około. No gdzie jest tyle, no. Ta sałata też około 11 koron. Pora i za porę zapłaciłam 11 koron, no i jedna wychodzi chyba, bo tu jest 2 sztuki, pory 11 koron. Trochę więcej niż 5 koron. Natomiast ziemniaki, bo to też taki dosyć popularny produkt. Za ziemniaki zapłaciliśmy 17 koron. Tam jeszcze kupiliśmy jabłka ekologiczne, kilogram, to też około 17 koron.
To mleko dziecięce, bo nie każdy kupuje, nie każdy ma małe dzieci w domu, ale takie mleko kosztuje tutaj 120 koron. Kilo, 800 gram. Trochę chemii, taki do tego, do prania. Ja kupuję zawsze tą najtańszą w Netto. No i każdy za opakowanie to jest 20 koron. No i tutaj dokupiłam się taki większy płyn do płukania tkanin, też go bardzo lubimy. Zazwyczaj kupuję taki mały, dzisiaj mam taki trochę większy. Tam ceny nie było, a no kosztował chyba około 40 koron, także tanio za taką ilość. A jeszcze tutaj mam seler, to może jeszcze seler sprawdzę. Seler kosztował, nie wszystko pamiętam, bo tak też nie sprawdzam cen na tym miejscu. Około kosztował, tak, 11 koron. Tutaj jeszcze dokupiliśmy parę rzeczy, których nie widzicie na stole. Olej kokosowy. Olej kokosowy, jeden kosztował 30 koron, drugi kosztował 20, jeden właśnie wziąłem ekologiczny, drugi wziąłem taki normalny, nieekologiczny, bo te, co są właśnie do celów spożywczych, to bardziej wolę ekologisk, natomiast do jakichś takich, jak sobie antyperspirant naturalny na przykład z oleju kokosowego, to używam zwykłego. No i tutaj akurat my kupiliśmy sobie sardynki i jedna puszka takich sardynek, ile kosztuje? Około 11 koron, nie? Nie pamiętam. 11 koron. My nie jemy mięsa, więc jemy więcej. My za te zakupy zapłaciliśmy dzisiaj 1482 korony. 1482 korony. Mając dużą rodzinę, zawsze wyjdą jakieś dodatkowe koszta. Tak więc z reguły to wychodzi raz w miesiącu, trzeba coś dzieciom dokupić. Tak więc w tym momencie to wyszło tak, że kupiliśmy Hubertowi kalosze. Bo będzie nocował w lesie i no po prostu, żeby mógł chodzić po głębszych kołżach, po jakichś jeziorkach. Tak samo tak zwany rajnton, to jest taki płaszcz przeciwdeszczowy. Również śpiwór, żeby spało mu się dosyć wygodnie. I to są takie koszta, które z reguły wychodzą raz w miesiącu, bo ostatnio Kubie trzeba było kupować rzeczy do wędkarstwa. Teraz zresztą Kuba też dostał tam dodatkowe haczyki i tym podobne rzeczy. No i kupiliśmy chłopakom buty. Hubertowi kupiliśmy Nike i one 300 koron, to by wyszło około 180 zł. No i oczywiście też buty dla Krzyśka. Krzysiek nie potrzebował tak naprawdę butów, ale skoro brat starszy dostawał, to on też musiał dostać. I to są buty dla Krzysztofa. One były chyba troszeczkę droższe, nie pamiętam za bardzo ile kosztowały. Ale najlepszą rzecz, jaką Monika kupiła, to są te buty też dla Krzysia. Absolutnie ich nie potrzebował, ale były ładne. Dlatego zostały wzięte. No i teraz chodźcie, zobaczymy, ile to wszystko kosztowało, ile wynosi utrzymanie 6-osobowej rodziny w Danii. Takie zwykłe zakupy, po prostu. Daję wszystkie paragony, żeby zobaczyć, ile zapłaciliśmy dzisiaj i wczoraj na zakupach. Wczoraj byliśmy, mieliśmy jeszcze wczoraj pojechać wieczorem, bo już nam się totalnie nie chciało, więc pojechaliśmy dzisiaj w niedzielę rano zrobić resztę zakupów. Ja teraz wszystko dodam i zobaczę, ile żeśmy przeciętnie, ile wydajemy tak naprawdę co dwa tygodnie. Krzysia buty, ja na niej nie mam paragonu, bo leży w samochodzie, ale on kosztował 450 koron. No to łącznie zapłaciliśmy 4706 koron na zakupy dla 6-osobowej rodziny na 2 tygodnie, tak średnio. No wiadomo, trochę mniej by było, bo buty nie kupujemy butów codziennie, nie? No to około 4000, 3500, 4000. Ja zobaczę jeszcze, ile to wynosi w złotówkach. I w złotówkach to wynosi około 2700 zł za zakupy dla całej rodziny. Uważam, że to nie jest drogo. Mimo że Dania uchodzi za droższe państwo od Polski, wydaje mi się, że w Polsce nie wydalibyśmy wiele mniej. No. Cześć, my tu będziemy się już z Wami żegnać. Filmik miał na celu pokazanie właśnie, jak wyglądają wydatki takiej większej rodziny jak my, właśnie tutaj w Danii. Średnio raz na dwa tygodnie. Czy wychodzi tanio, czy drogo, to musicie ocenić sami. Dokładnie. A ceny, wiadomo, różnią się w zależności od tego, kto co lubi i upodobań. No. A poza tym, jeżeli oglądacie nas pierwszy raz, to zapraszamy do subskrybowania, zostawienia lajka i oglądania dalej następnych filmów, a po tych też wcześniejszych. Ja to się z Wami żegnam. Dziękujemy za oglądanie. Pa, pa.